12 sierpnia 2011 roku. Jesteśmy przed sądem na Ogrodowej 51A. Tutaj właśnie odbywał się dzisiaj, odbywa się nadal proces Jana Kobylańskiego, który wytoczył przeciwko dziennikarzom. Natomiast dzisiejszy proces, dzisiejsza rozprawa odbyła się pod znakiem śmierci premiera Lepera. Panie generale Grudniewski, bardzo proszę o wypowiedź. Najtragiczniejszą sprawą, jaką się informacją, którą kilku dni nas wszystkich drąży, to jest tragiczna śmierć Andrzeja Lepera, przywódcy samoobrony. W tej tragicznej śmierci jest wiele zagadek i niewiadomych. Prasa i media publiczne przekazały, że to śmierć samobójcza. Tą śmierć samobójczą społeczeństwo polskie nie wierzy. To wynika to z wielu przesłanek. Pierwsze, że Leper nie miał motywów do tego, żeby popełnić samobójstwo, ale miał motyw do tego, żeby żyć, bo miał chorego syna, którym się opiekował. Druga rzecz, w jego śmierci jest bardzo wiele niejasności. Między innymi jest to niejasne, że lekarz sądowy dyżurny, który stwierdził śmierć, zamiast napisać akt zgonu, napisał powieszenie samobójcze, czyli w pierwszym momencie już zasugerował, że to jest samobójstwo, a to dopiero powinien ocenić prokurator. Druga rzecz, władza w tej śmierci maczała swoje nieuczciwe palce, mówiąc o tym, że sekcja zwłok odbędzie się w poniedziałek, czyli za 3 dni. A wiadomo, że w skrytych morderstwach czas wykrycia składników chemicznych w krwi jest bardzo ważny. Po 3 dniach większość składników już znika. Więc to było pewnym sygnałem dla przestępców, dla morderców, którzy wiedzieli, że mają 3 dni wolne, kiedy nikt ich nie będzie ścigał. Mogą uciec za granicę, czy mogą się skryć. Podobnie było sprawą, że dochodzenie rozpocznie się też w poniedziałek, więc takich rzeczy normalnie się nie robi. To świadczy, że władza współpracowała. No właśnie, widzimy tutaj, pan powiedział, że to na wniosek pana Kobylańskiego, ten znak graficzny, Leper i ksiądz Popiełuszko, obok siebie, sugestia jednoznaczna, że zabili ich w ten sam sposób, podobni sobie wrogowie Polski. Dlaczego? Co powiedział panu przez telefon Jan Kobylański? Więc obydwaj są męczennikami. Jeden jest męczennikiem, księdzem męczennikiem, zamordowanym przez Ozbecję, też w niejasnych, do dzisiaj niewyjaśnionych okolicznościach. Nie wiadomo pewnie, kto był sprawcą morderstwa. Tak samo w sprawie Lepera też jest niewiadoma. Na przykład jest rusztowanie przylegające do okna, gdzie okno było otwarte. Rusztowanie wąskie, wbrew prawom budowlanym, i ani media, ani oficjalne czynniki w ogóle o tym rusztowaniu nie wspominają, a to rusztowanie mogło być właśnie sposobem dotarcia do miejsca pobytu Lepera, skrytym sposobem, i mogło być też sposobem na ucieczkę. Na film nakręcony dla Telewizji Narodowej, właśnie film traktujący o tym rusztowaniu, jest niebywała ilość wejść. Popularność tego tematu prawdopodobnie świadczy o tym, jak bardzo Polacy nie wierzą w linię oficjalną, jak bardzo Polacy nie wierzą w bajkę o samobójstwie. Panie generale, jednak prawie w tych samych dniach byliśmy świadkami rozwiązania ważnego ogniwa obrony powietrznej kraju, ważnego ogniwa transportu i komunikacji wojskowej. Chodzi o pułk lotniczy, który zapewniał transport i kontakty ważnym osobom w państwie. Proszę to skomentować. Jest to rzecz niebywała. Jeżeli w pułku byłyby nieprawidłowości... Mówimy o 36. pułku specjalnym, który obsługiwał samoloty VIP. Był to rzeczywiście pułk specjalny, gdzie najlepsi fachowcy służyli, gdyż oni odpowiadali za życie i całość władzy. W
czasie przelotów lotniczych czy komunikacji. I jest podejrzenie bardzo silne, że ten pułk został rozwiązany z tego powodu, że samolot, kiedy już wiadomo było, że będzie rozdzielona wizyta i będzie samolot, którym będzie leciał prezydent, i ten samolot został prawdopodobnie spreparowany w tym pułku. To znaczy, jego że zamach był, lwina za zamach leży po stronie polskiej, za zamach w Smoleńsku? Więc to nie świadczy tak, ale sądzę, że agentura, która dostała polecenie spreparowania tego samolotu, że można było wykonać zamach, ona to zrobiła w siedzibie w hangarach pułku. I rozwiązanie tego pułku byłoby teraz, dlatego, żeby zamazać te ślady, żeby było trudniej dojść. Tak? Obecnie można by otworzyć sekunda po sekundzie, minuta po minucie, wszystkie czynności, kto dochodził, kto miał dostęp do... Byli wartownicy, byli sierżanci, byli niższym stopniem, którzy nie brali udziału w tym zamachu, ale mogli otworzyć. I wtedy by się okazało, że była część ludzi, tych nieznanych sprawców, którzy preparowali ten samolot, brali udział w tej preparacji. I żeby tego uniknąć, zamknąć wszystkie ślady, zatrzeć ślady, tych ludzi, ewentualnych świadków, wysłać na zewnątrz gdzieś, dokonano likwidacji tego pułku. Jest to kolejna zbrodnia władzy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, która jest niszczy Polskę. Sprzed Sądu Nagrodowej 12 sierpnia 2011 roku wypowiadał się pan generał Jan Grudniewski. Materiał realizował Eugeniusz Sendecki.